Mamy poniedziałek, a więc to tradycyjny dzień na odbycie się kolejnego odcinku naszego FLS-owego magazynu. Spotykamy się po tygodniu piątym rozgrywek sezonu wiosna 2024, a przed tygodniem szóstym, a więc coraz bliżej półmetek, coraz bliżej także przerwa majówkowa, no ale o tym, co będzie się działo w przyszłym tygodniu oraz o tym, co działo się w tygodniu ubiegłym. Opowiem już teraz. Witam serdecznie, Rafał Gnutek. Zaczynamy od Ligi A. No i tutaj niezmiennie liderem ekipa stomatologii Stópka, która przypisuje sobie na swoje konto piąte zwycięstwo w piątym spotkaniu rozegranym w sezonie wiosennym. Zespół Łukasza Stópki bez większych problemów ogrywa Kraków Airport 9-4. No i pozostaje wyraźnym, samodzielnym liderem, ale wciąż muszą uważać na to, bo po piętach depcze im ekipa Cybermachiny. Drużyna Karola Kęski w ubiegłym tygodniu zagrała dwa spotkania, oba wygrane, wyraźna wygrana z Złotymi Chłopakami 9-4, no i trochę mniej wyraźna wygrana z Rzymą Siermięgą 5-4. Natomiast sam rezultat nie ma większego znaczenia, liczy się rozstrzygnięcie, które na korzyść Cybermachiny, no i drużyna Karola Kęski jest jedyną niepokonaną obok drużyny Łukasza Stópki ekipą w tym sezonie, z tym, że ma za sobą dopiero 3 spotkania, 5 tych meczów rozegrała drużyna Stomatologia, więc aktualny lider. W czołówce na miejscu trzecim utrzymuje się BJM, który ubiegły tydzień zakończył zdobyciem punktu z obrońcą tytułu Asami GDA ITB Edukacji, remis 4-4, no i taki chyba rezultat najbardziej sprawiedliwy, patrząc na przebieg tego spotkania, natomiast na pewno nie satysfakcjonujący ani jednej, ani drugiej strony. Nie wspomniałem jeszcze o rywalizacji drugiej Asów GDA ITB Edukacji, bowiem przed spotkaniem z BJM-em oni rywalizowali również z Banerką i tutaj też podzielili się punktami, zdecydowanie bardziej niespodziewanie niż w rywalizacji z BJM-em, bowiem Banerka póki co na razie mocno w kratkę, no ale zdobywają trzeci remis i mają 3 punkty po 5 spotkaniach. Zdobyty ten remis właśnie w rywalizacji z obrońcą tytułu na pewno smakuje bardzo dobrze, zwłaszcza że udało się go zdobyć właściwie w samej końcówce dzięki bramce Bartka Zasadniego, także na pewno ten remis Banerka bardzo mocno będzie szanowała. Kolejny tydzień zapowiada nam się niezwykle emocjonująco, chociażby dlatego, że już dzisiaj dojdzie do hitowego spotkania pomiędzy Stomatologią Stópka i Cybermachiną. No nie ukrywamy, że jest to chyba najpoważniejszy mecz, jaki aktualnie może się odbyć w rozgrywkach futbolowej Ligi Szóstek. Dwie drużyny bardzo mocne, dodatkowo w wielkim sztosie, w wysokiej formie, no i już nie możemy się doczekać tego, co nas czeka dzisiaj wieczorem na Nadwiślanie. Na pewno będzie to znakomite widowisko, ale będą też mecze innych zespołów, między innymi BJM, a więc aktualnie trzecia ekipa będzie próbowała zapunktować z często remisującą ostatnio Banerką dwukrotnie, a nie, jednak nie. Raz zaprezentują nam się również Asy GDA ITB Edukacji, które będą mierzyły się w rywalizacji z Rzymą Siermięgą, a więc będą wyraźnym faworytem, a w czwartek ten tydzień w Lidze A zakończymy meczem Kraków Airport Złote Chłopaki, no i ten mecz też ma sporą wagę. Obie te ekipy z pewnością będą gdzieś zamieszane bardziej w rywalizację w dolnej części tabeli, dlatego punkty zdobyte tutaj mogą zapewnić na pewno przynajmniej minimalny taki luz, jeśli chodzi o rywalizację, o utrzymanie w FLS-owej elicie, także niezwykle emocjonujący przed nami tydzień, jeśli chodzi o rozgrywki Ligi A. A ja przenoszę się już na drugi szczebel rozgrywkowy, no bo w Lidze B1 dzieje się również bardzo wiele, głównie za sprawą drużyny Dawida Rybczyńskiego, a więc zespół Dzidy w przód. Po 4 spotkaniach drużyna Dzidy w przód ma komplet punktów i jest liderem, nie ma co tego ukrywać. Taką samą liczbę punktów do tej pory zgromadziło AS Maestro, ale oni z zastrzeżeniem, że
jedno spotkanie przegrali właśnie z Dzidą w przód i dodatkowo jeden mecz mają rozegrany więcej. Stąd też ta równa liczba punktów, jeśli chodzi o ekipę Łukasza Łepeckiego, a więc AS Maestro. Te dwie ekipy aktualnie przewodzą ligowej tabeli. W ubiegłym tygodniu mocno zaimponowała Dzida w przód, która wygrała aż 19-1 z Amadeusem, a więc przypomnijmy, z brązowym medalistą Ligi B z ubiegłego sezonu, no pokazała naprawdę wielką siłę Dzida w przód. Nie dali kompletnie dojść swoim rywalom do głosu i zwyciężyli zdecydowanie to widowisko. Swój mecz też wygrało AS Maestro, ale w zdecydowanie mniej przekonujących rozmiarach. 4-2 pokonują Korko Ciąg, zapisując tym samym, tak jak już wspomniałem, czwarty komplet punktów w sezonie wiosennym. Na pozycji trzeciej Dynamo Kraków, które po 4 spotkaniach zgromadziło taką samą liczbę 9 punktów jak Klifornia. Klifornia wzięła udział w szalonym spotkaniu z Niema Lipy. Tam działo się naprawdę wiele, raz w jedną, raz w drugą stronę. Bramek ostatecznie padło 21, z czego 11 na stronie Klifornii, 10 na stronę Niema Lipy, dlatego też jednym golem wygrywa Klifornia. No i ten rewelacyjny Beniaminek na razie spisuje się wybornie, są w ścisłym topie. No i kto wie, może sprawią niespodziankę i wywalczą może nawet jakiś medal. Natomiast nie wspomniałem jeszcze nic więcej o Dynamie Kraków, które bez większych kłopotów ograło Albatrosa 5-2. No Albatros póki co nie wydaje się być wymagającym przeciwnikiem. Zespół Mateusza Cholewy zamyka ligową tabelę bez jakiejkolwiek zdobyczy punktowej i tylko Nie ma Lipy ma taki sam rezultat, a więc 0 punktów po 4 spotkaniach. Tak wygląda dolna część tabeli. Tak, nie wspomniałem jeszcze o drugim spotkaniu Korkociągów, które rywalizowały również z innym wymagającym przeciwnikiem, a więc DC House Solutions. No i tutaj zaprezentowały się jeszcze lepiej niż w meczu z AS Maestro, gdyż udało im się ten mecz zremisować 5-5. No i to może się okazać niezwykle cenny punkt, biorąc pod uwagę, że z Ligi B z powodu reorganizacji spada aż 5 zespołów. Może się okazać, że to niezwykle cenny punkt właśnie w kontekście walki o utrzymanie dla Korkociągów. Także gratulacje, bo na pewno faworytem w tym meczu była drużyna DC House Solutions, która jednak póki co na starcie sezonu mocno w kratkę. I tydzień zakończyliśmy meczem Sklepu Opon z Achti. Tutaj już wyraźna wygrana Sklepu Opon, druga wygrana z rzędu i po tym nieudanym starcie sezonu właściwie już nie ma śladu i zespół Marcina Marynowskiego zaczął wyraźnie punktować w tych dwóch meczach, które odbyły się w ostatnim czasie. Przechodzimy do tego, co nas czeka w tygodniu szóstym, a zaczynamy sobie już dzisiaj rywalizację w Lidze B1. W planie mamy spotkanie Dzidy w przód z Albatrosem i Dynama Kraków z Amadeusem. W obu tych przypadkach faworytem będą ci pierwsi, stąd też wymieniłem ich w takiej kolejności. Nie ma co ukrywać, że początek kampanii zarówno dla Albatrosa i Amadeusa nie jest zbyt udany. Podobną sytuację będziemy mieli w meczu jutrzejszym, w którym Sklep Opon będzie mierzył się z Niema Lipy. Nie ma co ukrywać, że drużyna Marcina Marynowskiego będzie tutaj faworytem. W środę Dynamo Kraków zaprezentuje się nam po raz drugi, kiedy będą mierzyli się z Nembudem, a więc tutaj już wydaje się, że przeciwnik nieco bardziej wymagający, aczkolwiek w żaden sposób Amadeusa, który ma tylko 3 punkty po 4, ale jest na pewno zespołem, który potrafi zagrozić i powalczyć tak naprawdę z każdym. I jeszcze w tym tygodniu 3 inne spotkania tej ligi. Achti spróbuje powalczyć o punkty z AS Maestro, na pewno będzie o to niezwykle trudno. Zaś Korkociągi powalczą o punkty z Krakowską Piłką. Tutaj również faworytem będzie zespół Jana Stachury, aczkolwiek teraz przynajmniej na ten moment w tabeli te dwie ekipy ze sobą sąsiadują, choć ma z pewnością na to wpływ mniejsza liczba rozegranych spotkań przez ekipę Krakowskiej Piłki. No i jeszcze jedno spotkanie w tym tygodniu, które może mieć ważne, wielkie znaczenie w kontekście rozdawania medali na koniec, być może nawet Klifornia kontra Sharks, aktualnie 4. i 5. ekipa. No i warto zaznaczyć, że Sharksi jeszcze w tym sezonie nie przegrali, 2 remisy i 2 wygrane. No zobaczymy, czy uda im się tę serię w meczu z Beniaminkiem podtrzymać. Przechodzimy do Ligi B2.
w Lidze B2 kolejne rozstrzygnięcia również za nami. Liderem samodzielnym ekipa Flamingo FT, która jedyna po czterech spotkaniach może pochwalić się kompletem punktów, komplet punktów, ale po trzech meczach ma także ekipa KKS-u remis Rakieta. Stąd na razie przynajmniej liderem Flamingo, które w ubiegłym tygodniu miało bardzo trudne zadanie, mierzyli się z Dzikami Kraków. No i wydawało się w końcówce tego spotkania, że przegrają zawodnicy Mateusza Kozieła. W 46 minucie mieliśmy wynik 4-1 na korzyść Dzików, ale dzięki fantastycznej końcówce, dzięki wybitnej postawie duetu Jakub Gruchała, Mateusz Ziółko, trzy punkty trafiły na konto Flamingo, no i to oni ostatecznie cieszyli się z niezwykle ważnego triumfu. Także pozostają liderem. Na pozycji wicelidera, tak jak wspomniałem, drużyna Adama Wojtyny, a więc KKS Remis Rakieta, która urządziła sobie mocne strzelanie wraz z Adgo, ale pod kontrolą mieli to widowisko, wygrywają 12-8, no i wciąż utrzymują się w ścisłym topie, mimo roli Beniaminka i otrzymania dzikiej karty w zimie. No jak widać, był to strzał w dziesiątkę, bo KKS Remis Rakieta radzi sobie bardzo dobrze w Lidze B. Adgo zaś po czterech spotkaniach jest jedyną obok Nuevo Palace ekipą, która tych punktów na razie na swoim koncie nie ma. Skoro już wspomniałem o Nuevo Palace, to wydawało się, że nawiążą zdecydowanie bardziej wyrównaną rywalizację z Wadowskimi, ale tutaj Beniaminek Wadowscy nie dał żadnych szans drużynie Wiktora Woźnego, aż 13-5. No i stało się jasne, że Wadowscy wygrali drugie z czterech swoich spotkań w sezonie wiosennym. O punkty niestety dla ekipy NZD Sułek nie udało im się postarać w meczu z Hurtownią Escot. Tutaj również raczej spotkanie pod dyktando zespołu Dawida Kosika, który utrzymuje się w ścisłym topie. Jest tam również ekipa CCKS-u Chłopy, która w ubiegłym tygodniu wygrała 8-4 z Wilanową i utrzymuje się również w czubie FC Łapanka. Drużyna Emila Hołysa wygrywa swoje spotkanie 5-1 z Tubylcami i sprawiają, że Tubylcy w swoim trzecim meczu w tym sezonie tracą pierwsze punkty, jeśli chodzi o rozgrywki Ligi Wiosennej. Tutaj pewnie do majówki uda nam się mniej więcej tę liczbę spotkań u wszystkich zespołów wyrównać, więcej będzie ta tabela nam mówiła, no ale na ten moment liderem ekipa Flamingo niepokonana, wiceliderem również niepokonana drużyna KKS-u Remis Rakieta. W czubie CCKS Chłopy, Hurtownia Escot, również FC Łapanka, a także Dziki Kraków. W strefie spadkowej przynajmniej na ten moment Piomet, NZS UEG FC, CF Wilanowa i bez punktów pozostające drużyny Adgo oraz Nuevo Palace. Tak wygląda właśnie sytuacja w Lidze B2, no ale to, co nas czeka w nadchodzącym tygodniu, to kolejne ciekawe mecze. Zaczniemy od mocnego uderzenia, bo od meczu CCKS-u Chłopy z Dzikami Kraków, nie ma co ukrywać, będzie to ważne spotkanie, zwłaszcza w kontekście rywalizacji medalowej. O drugie zwycięstwo w tym sezonie postara się ekipa Wilanowy, ale przed nimi wyzwanie dosyć trudne, będą mierzyć się z Tubylcami, a we wtorek, już jutro, prawdziwy hit, jeśli chodzi o Ligę B2. KKS Remis Rakieta będzie mierzył się z Flamingo, a więc pojedynek dwóch niepokonanych do tej pory ekip. Ktoś tu na pewno straci punkty, o ile to nie będą dwie ekipy. Zobaczymy, czy będziemy mieli jednego radnego, czy może dwóch. Na pewno jest to jedno z najciekawszych spotkań obok meczu Stomatologii Stópki z Cybermachiną w tym tygodniu w ogóle w całych rozgrywkach. We wtorek także mecz Wadowskich z Łapanką i Piometu z Nuevo Palace, zwłaszcza ten ostatni, bardzo ciekawy w kontekście tego, kto odskoczy nieco od strefy spadkowej. Taką samą wagę może mieć też rywalizacja NZS UEG FC z Perłą Kraków, a zakończymy wszystko w piątek, kiedy to Adgo będzie starało się o pierwsze punkty, no ale przed nimi wyzwanie bardzo trudne, bowiem zagrają z Hurtownią Escot, a więc z ekipą, która po czterech spotkaniach ma 9 punktów na swoim koncie. Przechodzimy do tradycyjnego punktu naszego magazynu, czas na plebiscyt, na bramkę tygodnia. Oczywiście ubiegły tydzień naprawdę obfitował w przepiękne gole, dlatego też cieszymy się, że wybór pozostaje w waszych rękach, bo jest on niezwykle trudny. Czas na projekcję naszych propozycji. We'll be right back.
Aż 11 propozycji na bramkę tygodnia 5. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu na naszym Facebooku. Ja przechodzę na szczebel trzeci, Liga C, gdzie liderem Pershing Popcar Team, drużyna jest ta liderem z kompletem punktów. No nie da się ukryć, że są wyraźnym faworytem do zwycięstwa w tej lidze, zwłaszcza biorąc pod uwagę kolejne ich wyraźne zwycięstwo. Tym razem Pershing wygrywa 9-3 z Piskładem, no ale muszą uważać, bo są drużyny, które z pewnością będą starały się deptać po piętach Pershingowi. Do tej pory uważaliśmy za taką ekipę Omegi, ale ona niespodziewanie przegrywa 4-5 z Socjus Wisła, no i różnica między tymi zespołami wynosi już 2 punkty plus jedno spotkanie rozegrane więcej na koncie Omegi, także tutaj zdecydowanie na razie w lepszym położeniu Pershing Popcar Team. Na miejscu trzecim w tabeli mamy UBS Kraków, oni wygrywają bardzo wyraźnie, aż 11-0 z Interem Kraków. No i Inter po tym rewelacyjnym początku, kiedy 3 pierwsze mecze wygrał, teraz ponosi drugą porażkę i to bardzo dotkliwą. No UBS naprawdę się tutaj rozkręcił bardzo mocno, wygrywają aż 11-0, no i wykorzystują pewne problemy kadrowe Interu. To wszystko wyszło jasno i 3 punkty lądują na ich koncie. W czołówce mamy też Śledziki, które też straciły punkty w ubiegłym tygodniu, ulegając Czyżynom 4-6, no i to była ich pierwsza porażka w tej kampanii, także naprawdę ciekawy był ten ubiegły tydzień, sporo niespodzianek, jeśli chodzi o trzeci szczebel rozgrywkowy. Nie wspomniałem jeszcze o 2 meczach, które raczej większej historii nie miały, nic się nie stało, wygrało aż 9-3 z FC Delikatesem, zaś Amigos przegrało 2-8 z Escaro Ubezpieczenia i dla Escaro po 3 porażkach na początku kampanii jest to pierwszy triumf. No na pewno może to być moment zwrotny, no bo spodziewaliśmy się o wiele więcej po ekipie Escaro Ubezpieczenia. Na ten moment przynajmniej są w strefie spadkowej, która w lidze C bardzo szeroka, a to w związku z reorganizacją, która czeka nas na drugim poziomie rozgrywkowym, i od przyszłego sezonu będziemy mieli już na każdym poziomie jedną grupę, co na pewno sprawi, że rywalizacja będzie bardzo wyrównana, a to pokazują chociażby ligi od D, od C do G, które właściwie od ubiegłego sezonu są niezwykle wyrównane i każdego stać tutaj na walkę z każdym. Co nas czeka w tygodniu 6 w lidze C? Zaczynamy od poniedziałkowych meczów Fiskładu z UBS-em Kraków. Na pewno to będzie ciekawy mecz i może on mieć wyrównany charakter, choć ostatnio w lepszej formie UBS przegrał 3 ostatnie spotkania. Socjus Wisła niesione bardzo dobrym spotkaniem z Omegą spróbuje sprawić kłopoty Interowi, który w ostatnim czasie w nieco gorszej dyspozycji. Nic się nie stało, będzie mierzyć się z FC Kalineksem. Tutaj również obie drużyny póki co mocno w kratkę, ale w ostatnim czasie już widać zwyżkę formy, dlatego też faworyta raczej tutaj nie mamy. Obie drużyny stać tutaj jak najbardziej na zwycięstwo. Lider Pershing Popcar Team będzie się także dzisiaj mierzył z Czyżynami. To na pewno też spotkanie, którym faworytem będzie Pershing, ale Czyżyny pokonując w ubiegłym tygodniu Omega Śledziki pokazały, że stać ich na walkę naprawdę z każdym. Śledziki o powrót na zwycięską ścieżkę będą się mierzyć z Socjus Wisła, w środę także mecz Escaro Ubezpieczenia kontra BTCH, więc 2 ekipy ze strefy spadkowej i kończymy rywalizację w czwartek meczem FC Delikates UBS Kraków, a więc 2 mecze UBS czekają w tym tygodniu, a w piątek mecz Omega kontra Amigos, a więc pojedynek drużyny z czuba tabeli i ze samego dołu właściwie, no bo Amigos są na miejscu przedostatnim i wyprzedzają w stawce tylko ekipę BTCH, która nie ma jako jedyna żadnych punktów na swoim koncie. Liga D, chyba najbardziej wyrównana liga, jeśli chodzi o wszystkie szczeble rozgrywkowe. No nie da się tu ukryć, że naprawdę co tydzień mamy przetasowanie od góry do dołu, jeśli chodzi o Ligę D właśnie. No i po raz kolejny sporo jest do opowiedzenia o tym, co się działo w ubiegłym tygodniu. Swój mecz wygrywał UKS Kimbape 7-4 z Haendesem i po
tym jak mają już 5 spotkań na swoim koncie, zostają liderem. Na pewno ma na to nieco wpływ właśnie liczba rozegranych meczów, bo Kimbapę zanotowało w międzyczasie 2 porażki, ale nie da się im tego odebrać, że są w gronie drużyn walczących o medale. 9 punktów z jednym meczem rozegranym mniej, podobnie jak UKS Kimbapę, mają Stare Wilki. One miały mają za sobą bardzo wyrównany mecz z KS Pauzą, ale udało się to ten mecz przepchać, wygrywają 2-1. W czubie utrzymuje się też ekipa Black Hawksów, która po bardzo wyrównanym meczu dzieli się ze swoim sąsiadem w ligowej tabeli, z rekonwalescentami z Kawina, punktami. Remis w tym przypadku 2-2. Ze strefy spadkowej ucieka KS Augustyn, który pokonuje BKS Team 6-4, no i spycha właśnie drużynę Michała Klimczaka na miejsca oznaczone kolorem czerwonym. BKS zaczął bardzo dobrze, no ale teraz notują drugą porażkę z rzędu, no i ta forma wyraźnie spada. Rośnie za to forma Silicon Creations. Oni w ostatnim czasie wygrali 2 mecze. W tym tygodniu mierzyli się z zamykającymi tabelę zawodnikami Lakado. Oni jako jedyni wciąż bez punktów w lidze Deno i to pozostaje również po tym tygodniu, gdyż Silicon wygrywa ten mecz 7-3. No i w zupełnie odmiennej formie niż BKS, no bo najpierw 2 porażki, teraz 2 wygrane. Także na plus, jeśli chodzi o ekipę Silicon Creations. Nie wspomniałem chyba jeszcze o meczu chłopaków z Baraków z Aptivem. Te dwie ekipy póki co znajdują się w strefie spadkowej, no i mają mocno niestabilną formę. A jeśli chodzi o ten mecz bezpośredni tych ekip, to padł on łupem Aptivu, który wygrał 7-5 i zanotował drugie zwycięstwo w 5. meczu sezonu wiosennego. Tydzień 6, no już nawet nie będę ukrywał, na pewno przyniesie nam kolejne przetasowania w tabeli Ligi D. Zaczynamy w poniedziałek od meczu Lakado z KS-em Augustyn. No Lakado musi szukać punktów, jeśli chce powalczyć o utrzymanie w Lidze D. To będzie na pewno niezwykle trudne. BKS Team we wtorek będzie mierzył się z Aptivem, tu dwie ekipy, które aktualnie znajdują się w strefie spadkowej, podobnie jak środowa rywalizacja chłopaków z Baraków z HNDS Team. W środę także mecze Silicon Creation z Olympiakosem, KS Pauzy z rekonwalescentami z Kabina, więc mecze bardzo wyrównanych ekip, które na pewno sporo nam tutaj przyniosą, nie tylko przetasowań, ale wyjaśnień na pewno. Po raz drugi w piątek zobaczymy BKS Team, który będzie mierzył się w tym tygodniu także ze Starymi Wilkami, a także tydzień zakończy rywalizacja Black Hawksów z aktualnym liderem UKS-em Kimbapę, no i po tym meczu zawodnicy Ligi D będą mogli się już udać na majówkowe urlopy. Czas na kolejny plebiscyt, na interwencję tygodnia. Tutaj również nie brakowało fantastycznych parad, no ale trzeba było wyselekcjonować te, które według nas były najlepsze. No i oto nasze propozycje, a głosowanie tradycyjnie na naszym profilu na Facebooku.
Tak wyglądają nasze propozycje na interwencję ubiegłego tygodnia. Serdecznie zapraszamy do głosowania na naszym Facebooku. Ja przechodzę na szczebel piąty, a tam mamy dwie ekipy, które są wyraźnymi faworytami do miejsca gwarantującego nie tylko awans, ale i mistrzostwo. Rajska Szkoła All Stars oraz Wściekłe Psy, zwłaszcza Rajska Szkoła, wszystkich po kolei tutaj ogrywa, no i też ogrywa Okręgową Radę Adwokacką, aż 14-3, właściwie nie ma się co więcej rozwodzić. Kolejny popis drużyny Marcina Szewczyka, wiceliderem, tak jak wspomniałem, Wściekłe Psy, ale tylko z racji gorszego bilansu bramkowego, one musiały się nieco więcej napocić. Złoty Bażant podniósł się po tej bardzo wysokiej porażce z ACF-em, no i teraz już w rywalizacji z wiceliderem zagrał naprawdę niezłe spotkanie i niewiele zabrakło, a urwałby właśnie temu wiceliderowi punkty. W końcówce jednak się tego nie udało zrobić i 5-4 wygrywają Wściekłe Psy. Po piętach depczą im jednak kolejne ekipy, między innymi właśnie wspomniany już przeze mnie dzisiaj ACF Kraków, który w ubiegłym tygodniu wygrywa bez większych problemów z Gramy Swoje 8-3, a także Ogniwo Bielany, które pozostaje wciąż bez porażki, aczkolwiek ma na swoim koncie już dwa remisy, w tym ten nietypowy zdobyty w ubiegłym tygodniu. Rzadko spotykamy się w FLS-ie z rezultatem 0-0, a ten miał miejsce właśnie w rywalizacji Ogniwa Bielany z Progresem Kraków, także tutaj obie drużyny dzielą się punktami. No i co ciekawe, dla Ogniwa był to już drugi remis w czwartym meczu, zaś dla Progresu trzeci remis w czwartym spotkaniu tego sezonu, także naprawdę drużyny, które te remisy lubią zgarniać. W Czubie także utrzymuje się Jaga Team, oni wygrywają mecz z AKSWS 4-1, no i to spotkanie ważne, bo pozwala im wyprzedzić swojego bezpośredniego właśnie rywala w tabeli, a także sprawia, że AKSWS po dwóch meczach wygranych ponosi pierwszą porażkę, no i traci to ten przywilej, a właściwie osiągnięcie tego, że że mają komplet punktów. Tak, na dole rywalizacja również bardzo ciekawa, między innymi mieliśmy spotkanie Hitachi Energy z Geodzikami, tutaj niezwykle trzy ważne punkty trafiły na konto Hitachi, które wygrywa ten mecz 3-1, no i sprawia, że Geodziki po czterech spotkaniach mają tylko jedno zwycięstwo na swoim koncie, jest to na pewno spore zaskoczenie. Podobnie jak postawa Januszy Futbolu, którzy poza jednym zwycięstwem notują trzecią porażkę, w ubiegłym tygodniu przegrywają 2-4 z Borkiem, no i ich sytuacja również robi się bardzo nieciekawa, jeśli chodzi o położenie w Lidze E. Co nas czeka w tym tygodniu? Zaczynamy od meczu Rajskiej Szkoły z Progresem, więc to może być jedno z trudniejszych wyzwań, które czeka na tym szczeblu rozgrywkowym Rajską Szkołę. Dzisiaj to spotkanie oczywiście jutro. Jutro także rywalizacja ważna w kontekście przynajmniej na ten moment walki o utrzymanie. Dwa mecze w tym kontekście. Złoty Bażant kontra Hitachi Energy oraz Geodziki rywalizujące z Januszami Futbolu. W środę Gramy Swoje będą rywalizować ze Wściekłymi Psami, więc tutaj raczej faworytem będzie aktualny wicelider. Zobaczymy, czy ekipie Gramy Swoje da radę tutaj napsuć krwi swoim wyżej notowanym przeciwnikom. Podobnie jak Borek będzie na pewno próbował zepsuć całkiem niezłą statystykę punktową Ogniwa Bielany. Niezwykle ciekawy mecz czeka nas 25 kwietnia, kiedy to Jaga Team będzie mierzyć się z ACF-em, a więc dwie aktualnie czołowe ekipy i dwaj mocni kandydaci do walki o medale. No i AKSWS tego samego dnia będzie grał z Okręgową Radą Adwokacką, tutaj faworytem AKSWS, mimo tej porażki z ubiegłego tygodnia, no to na tle Okręgowej Rady Adwokackiej, która przegrała cztery ostatnie mecze, wypada naprawdę przyzwoicie zespół Jarosława Gąsiora. Liga F, jedyna, która toczy się w 10-zespołowym składzie. Liga, która będzie miała podział na grupę mistrzowską i grupę spadkową, więc tutaj nam dochodzi dodatkowy smaczek, jeśli chodzi o aktualną sytuację w tabeli. Aktualnie liderem lekko spoceni, którzy posiadają komplet punktów po czterech spotkaniach. Ubiegły tydzień kończą zwycięstwem 4-2 na DFC Farty. No i mimo, że była to rywalizacja z zespołem przedostatnim w ligowej tabeli, no to nie należała ona do najłatwiejszych. Natomiast zespół Karola Rogali notuje kolejny komplet punktów, podobnie jak Waldek z Cegielnia.
który poza porażką na inaugurację ma już 3 wygrane z rzędu. Drużyna Bartosza Kardysia w ubiegłym tygodniu pokonuje Cyberium Arenę, a więc swojego sąsiada w ligowej tabeli, no i sprawia, że Cyberium ponosi pierwszą porażkę w tym sezonie, już tylko lekko spoceni mogą pochwalić się w Lidze F byciem niepokonanym. Były też przetasowania na dole tabeli, dosyć niespodziewanie Nafta Kraków Retro wygrywa 2-0 z Kappą Milan, no i spycha Kappę do strefy spadkowej. Było też spotkanie dwóch ekip będących w strefie spadkowej, gdzie Wiktoria Kraków wygrała z Heinekenem 4-2, mimo że po przerwie przegrywała 0-2, to udało im się wrócić do gry i odnieść bardzo ważne zwycięstwo w kontekście walki o utrzymanie. I jeszcze jedno spotkanie, które sensacyjnie GKS Morenka wygrywa aż 9-1 z KRK Lions. Mówię tutaj o sensacji nie w kontekście tego, że Morenka mecz wygrała, bo jak najbardziej jest tutaj jednym z faworytów do zajęcia jednego z wyższych miejsc, natomiast na pewno dziwi aż tak wysokie zwycięstwo, no bo KRK Lions do tej pory spisywało się bardzo dobrze, no ale ta pierwsza porażka stała się faktem i była ona niezwykle dla KRK Lions dotkliwa, jeśli chodzi o wynik. I tydzień szósty, kolejne mecze, zobaczymy ekipy po raz kolejny, dwukrotnie zobaczymy ekipę FC Farty, oni będą mierzyć się z Heinekenem i z Naftą Kraków Retro. Nie ma co zatem ukrywać, że jedni i drudzy są jak najbardziej w zasięgu drużyny FC Farty, dlatego też spodziewamy się, że tutaj nawiążą rywalizację i włączą się do walki o utrzymanie. Ciekawe też spotkanie pomiędzy Cyberium Arena i KRK Lions, a więc pojedynek trzeciej i czwartej ekipy ligowej tabeli. Ciekawie też powinno być w meczu GKS-u Morenka z Kappą Milan, natomiast tutaj faworytem, przynajmniej patrząc na aktualną formę tych ekip, musi być ekipa Morenki. Zobaczymy, czy uda im się to udźwignąć. I jeszcze jeden mecz, Wiktoria Kraków kontra Waldek Stygielnia. Tutaj raczej nikt się nie spodziewa, żeby Wiktoria sprawiła niespodziankę. Waldek spisuje się znakomicie, ma kilku znakomitych graczy ogranych na wyższych szczeblach rozgrywkowych w FLS-ie, więc będą na pewno faworytem tego meczu i nie ma co tego absolutnie ukrywać. No i Liga G, ostatni szczebel rozgrywkowy, kilka słów na temat właśnie tej sytuacji. Mieliśmy hitowe spotkanie aktualnego lidera i wicelidera, które absolutnie nas nie zawiodło. Zakończyło się remisem 3-3. Mowa tutaj o rywalizacji Manchesteru i Mad Dogs. Aktualnie liderem o 3 punkty jest Manchester, no ale głównie dlatego, że mają jedno spotkanie rozegrane więcej, dlatego też ten remis pozwala zachować status quo jednym i drugim. Na miejscu trzecim Prokocimska Tiki-Taka, która wygrywa trzeci swój mecz w tym sezonie, pokonując Black Label 9-5 i naprawdę obiecujący jest to początek tego debiutanta. W czołówce utrzymuje się też Polesie United, które nie dało żadnych szans w rywalizacji z Inglorious Bastards, wygrana 9-2 Polesia. Prokocimska Tiki-Taka grała w tym tygodniu dwukrotnie i dwukrotnie mogła się cieszyć z wygranej, bo oprócz wygranej z Black Label doszło też do zwycięstwa z futbolem opozycyjnym, no więc Prokocimska Tiki-Taka miała naprawdę udany tydzień. Jeszcze jedno spotkanie, Bagre FC remisuje 2-2 z Casual Kickers, to był pojedynek dwóch ekip, które znajdują się w środku tabeli. Co ciekawe, dla Bagre FC był to już trzeci remis w bieżącej kampanii, zaś Casual ma trzecie spotkanie z rzędu bez porażki, także całkiem nieźle, no i utrzymują się nawet w walce o medale, jeśli chodzi o szczebel Ligi G. Nie wspomniałem jedynie o meczu RKS, to nawet nie są oni z Garrison Barber, a zostawiłem to na koniec, dlatego że po pierwsze, RKS to nawet nie są oni, odnoszą trzecie zwycięstwo z rzędu, chociaż tutaj chyba coś jest nie tak, jeśli chodzi o ligową naszą tabelę. Coś nam tutaj chyba pokazuje nieprawidłowo, jeszcze momencik zweryfikuję. A mianowicie drugie zwycięstwo z rzędu, żeby być dokładnym. Zespół RKS to nawet nie są oni, wygrał z Black Label, a teraz wygrywa z debiutantem z Garrison Barber. No i właśnie to jest pierwszy powód, że RKS zaczął nam w ostatnim czasie punktować, a drugi powód jest taki, że zespół Garrison Barber pod wodzą Krzysztofa Jandrasa dołączył do rywalizacji. No nie udało im się walczyć z ekipą
są, ale zaprezentowali się całkiem przyzwoicie, no i spodziewamy się, że w kolejnych spotkaniach już tutaj ekipa właśnie Krzysztofa Jędrasa będzie mogła liczyć na to, że jakieś punkty zdobędzie. No i co nas czeka w tygodniu szóstym? Już zaglądamy do harmonogramu. Prokocimska Tikitaka w roli faworyta będzie mierzyła się z fingoweb.com, no i raczej nikt tutaj tego nie ukrywa, podobnie jak Manchester's Inglorious Bastards, a także Mad Dogs z Garrison Barber, a tu więc będziemy mieli trzy pojedynki Czuba Tabeli z jego dołem, Polesie United kontra Kraków Wild Dogs i RKS, to nawet nie są oni, kontra Casual Kickers, to już pojedynki zdecydowanie bardziej wyrównane i mające duże znaczenie w kontekście walki o najwyższe pozycje w tej lidze. Drugi raz w tym tygodniu zobaczymy też ekipę Mad Dogs w piątek, kiedy będą mierzyli się z Bagrewca, więc tą ekipą, która lubi bardzo remisować. No i te punkty ciuła, zobaczymy, czy uda im się sprawdzić niespodziankę w pojedynku z wiceliderem. I mecz futbola pozycyjny Black Label, te ekipy przynajmniej póki co na dole stawki, ale Black Label po czterech meczach ma 6 punktów, więc całkiem jeszcze niedaleko im do tych pozycji medalowych. Także czekamy na to, co się wydarzy. A za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo za poświęcony czas. Przypominam, że już dzisiaj to hitowe spotkanie pomiędzy Stomatologią Stópka i Cybermachiną na Nadwiślanie. Jutro też bardzo ciekawy mecz Flamingo z KKS-em, remis Rakieta. No będzie się działo, nikt tego nie ukrywa i już nie możemy się doczekać tego, jakie rozstrzygnięcia przyniosą te mecze. O tym opowiem w przyszłym tygodniu, w poniedziałek, jeszcze przed weekendem majowym podsumujemy to, co wydarzyło się do majówki, potem tydzień przerwy i wracamy wypoczęci do tych najważniejszych meczów, które przed nami. Do usłyszenia, do zobaczenia, bardzo dziękuję za poświęcony czas i życzę udanego. Cześć.